Kianka Sportage 2012 rok, 120 niecałe przejechane. Jeden zacisk wymienialiśmy chyba. Już nie pamiętam, jak to było, czy to może nie my. Wiem, że jest nowy. I były chyba klocki wymieniane. I niestety, ale zacisk lewy się zblokował. Jest stłoczek zardzewiały, spaliło klocki, więc taka sytuacja trochę, której ciężko jest tak naprawdę zapobiec, chyba że wymienimy przy wymianie klocków dwa zaciski naraz. Wtedy będziemy mieli pewność, że nie zrobi nam takiego psikusa, że trzeba wymienić drugi raz klocki. No, przydałoby się też tarcie, bo delikatnie napalone. Znaczy, tak czasami bywa. Więc jeżeli tutaj macie jakiekolwiek rdze, to radzę wymienić tłoczek albo cały zacisk, żeby nie było później problemu. Auto oczywiście w steronapędzie. Sprawdzimy sobie półośkę. Rusza się jak w każdej, więc tak jak chyba pisaliście w komentarzu, że to jest ich wada fabryczna z tymi półośkami i że serwis wymienia to na nowe. Więc tutaj prawdopodobnie jeszcze tego nie zrobił, a już z rada dzień się skończy gwarancja. Mam tu takiego Peugeota Boxera. 11 rok, 100 tysięcy przebiegu. Tu coś się stało, nie wiem co. Ale olej wychlapało, zachlapało alternator i alternator się zepsuł. Naprawdę współczuję ludziom, którzy muszą przy tym pracować codziennie. Tej osłony się nie da wyjąć, tak normalnie. Bo gdzieś tam zaczepia o rurki od klimatyzacji, chyba będzie to widać. Tu jest taka osłona jeszcze na pasek klinowy, taka plastikowa, której wyjąć się jeszcze jakoś da, ale założyć jest ciężko, bo to zaczepia o łapę od silnika. Także nie wiem. Nie wiem, ile matka zjadła śniegu, żeby urodzić takiego bałwana, co to zaprojektował. Tutaj na przykład to było wyjęte. Tutaj są takie długie śruby, że zaczepiają pod szybie. I jeszcze zobaczcie, jak jest centralnie śruba pod tym uchwytem. A masakra. No, w sumie to mamy problem z dojściem, dlaczego tutaj olej wywaliło. Ten olej jest już tutaj widać. Paski były też zalane olejem trochę. Znaczy w sumie nie paski, tylko alternator. Nie wiem, może klient tutaj... Coś tutaj nas klient kręci, może po prostu korka zapomniał zakręcić, albo miarki, nie wiem. Bo tak to wszystko wygląda na sprawne. Nie, przejedziemy się, zobaczymy. Tutaj zobaczcie, w 1.6 HDI, oczywiście ten pasek da się wymienić od góry. Akurat tutaj wymieniam od góry. Bo nie chce mi się tej osłony odkręcać od silnika, pod silnikiem. Tylko że tutaj, zobaczcie, jest, nakładamy ten klucz i tu jest taki nadlew. I przez ten nadlew ten klucz tam nie wchodzi do końca. I się obmyka nam. Jak mówimy, to bieda. Motobieda czy turbobieda, już sam nie wiem. No, także tutaj można delikatnie to szlifnąć. Wtedy klucz nam będzie ładnie pasował i wtedy nie będzie nam się obmykać. Ale niestety to jest zrobione po francusku, więc na przekór logice. Zrobię tu jeszcze jedno ujęcie, żeby dokładnie wam pokazać, o co chodzi. O, tutaj jak wkładam klucz, to ten nadlew i tu blokuje, wtedy nie siedzi tak jakby do końca i się obmyka. Trzeba uważać. Nie wiem, po co to zrobione jest, ten nadlew. Może coś tu ma trzymać, wspierać, nie wiem. Trzeba było się tego, co zjadł żaby, zapytać. Co niszczy jest u ślimaki? No to ślimaki to tam pół biedny, ale żabę. Tutaj mam takiego Forestera z 2006 roku. Powiem wam, że kurde, stan to naprawdę rewelka. Oprócz
Tutaj coś zgniło. Jakiś taki spornik z rzaka czy coś takiego. Bodajże. No tak to ideał. 170 tysięcy przybiegu, więc sporo, jak na Norwegię. Silnik EJ20, czyli znana konstrukcja. I tutaj kobieta mówi, że ogólnie bardzo ładnie pachnie w samochodzie, więc kobieta musi być też porządna. I tutaj mówi, że ma jakiś problem ze wspomaganiem, jak jest zimny. Tutaj jest taki wężyk, więc spuściłem sobie olej ze wspomagania. Wlejemy tutaj, wchodzi tutaj 0,8 litra, więc wlejemy sobie 2 litry, przepłuczemy układ. A ogólnie problemem to może być taki pasek, który się skończył. On może nawet nie wydawać z siebie żadnych dźwięków i będzie, a wspomaganie nie będzie działać. Drugi też tak samo jest wyjechany. Ale myślę, że jak wymienimy olej, pasek, to powinno to banglać. Będzie banglać na pewno. A uprzedzając pytania bardziej dociekliwych, to tak, olej w wspomaganiu też się wymienia. Ja zawsze tłuczę zbiorniczek. Tutaj jest takie sitko w środku, widzę. To sitko jest bardzo brudne. Zaraz to umyję, odłączę te przewody. Ja tutaj wam pokażę klocki takiej firmy. To jest taki produkt robiony tylko pod naszą hurtownię, z której bierzemy części. Ale zobaczcie, jak to jest fajnie wykonane. Są takie wkładki. Blaszeczki, wszystko jest. Czasami w niektórych klockach do Subaru w ogóle nie ma żadnych wkładek. Na przykład tutaj była jakaś taka, tylko pojedyncza. Tu mamy podwójną. Dodatkowo olej do wspomagania idzie zwykły jakiś Dextron 3. Dextron. Dobrze mówię. Czyli nie ma tu jakichś dziwacznych olejów, które są tylko w serwisie dostępne, także przepłuczę zaraz układ. Pokażę wam jeszcze jak. No jeszcze zamontuję klocki. Tak to wygląda na aucie. Zacisk dwutłoczkowy, tutaj jedna prowadniczka. Była delikatnie przytarta, ale jest wyczyszczone, wszystko pięknie, ładnie. Oczywiście na gwincik, oj, mijak się strzelił. Na gwincik oczywiście smaru. Jednej śruby nie posmarowałem, smaru trochę aluminiowego. No już jest git. To niektórzy twierdzą, że smar miedziany, jak się zetknie się z aluminiową felgą, powoduje korozję. Niech tak zostanie, niech tak twierdzą. Ja wam powiem, że autodata zaleca tutaj posmarować piastę, żeby po prostu się nie zapiekała smarem miedzianym. Nie wiem, czy akurat w Subaru, ale na pewno w rowerze tak było. I co wam jeszcze powiem? Autodata ma informacje prosto z serwisu, także oj, tu coś zobaczyłem. No i trzeba to poprawić, dokręcić. Tutaj właśnie przeprowadziłem sobie dynamiczną wymianę oleju w wspomaganiu. Czyściutki już leci, więc jeżeli jest taka możliwość, to można zrobić to w ten sposób, że powrotny wężyk. Tu musimy zaślepić ze zbiorniczka i powrotny wężyk po prostu tutaj dolewamy oleju, a powrotny wężyk ja sobie tutaj wpuściłem. Kurde, nie wiem, czy za dużo nie wpuściłem. Zostało mi 600 ml, może być przy mało. A może wystarczy. No i wtedy mamy cały ten olej, który wraca, odpompowujemy sobie do pojemnika. A widać, że jest czyściusieńki już. Nie miałem jak tego nagrać niestety, bo to bardzo szybko go wciąga. Szybciej tutaj wydala niż tędy wciąga. Tu w ogóle ktoś zrobił taką małą pipkę, dziurkę. Podobno Japończycy mają małe, nie wiem. Powiem wam, że tak mi się fajnie ten płyn wymieniało, że
ledwo się w 2 litrach zmieściłem. Tutaj jak wymieniacie płyn, znaczy ja tutaj trochę rozlałem, trzeba umyć oczywiście, ale jeżeli wymieniacie płyn i on jest zawsze świeży, zalany, on się pieni, dlatego pompa tak głośno chodzi. On po jakimś czasie siada i ten dosyć ładnie szybko mi siadł, bo na przykład ten zielony, który jest w Volkswagenach, to on ma coś takiego, bo robiłem testy, że on bardzo szybko siada, nie pieni się tak. Jest tak jakby trochę rzadszy, mniej lepki od tego czerwonego. Ale tam kiedyś, pamiętam, wymieniałem maglownicę w Passacie chyba B5 i tam powiedzieli, tam gdzie regenerują, że lepiej zarać czerwony. No i tak właśnie zmienialiśmy czerwony, zielony. Na czerwonym tak jakby delikatnie wspomaganie, jeżeli chodziło. Tak przynajmniej klient twierdził. Ja tam nie wiem, nie potwierdzam. Także zielony to jest taki płyn, że wlewamy go, on się zapieni, minutę i mamy już bez piany. A czerwony jednak lubi się trochę dłużej popienić. Też ten jakoś bardzo szybko siadł. Może dlatego, że to Castrol był drogi dosyć. Pytaliście się mnie, jak wygląda tutaj przegląd. Akurat tego nagrać nie mogę, ale mogę wam pokazać, jakie są błędy, na przykład w tym Ssangyongu. Jest przewód hamulcowy, spuch, taka bańka się zrobiła. To jest trójka, auto nie może w ogóle odjechać stąd. Dwójeczki to są takie, że nie przychodzi przyglądu. To na przykład jest rura wydechowa nieprzymocowana z tyłu. Brakuje tam świateł. Tu jest podświetlenie tablicy, to jest jedynka, ale stop, to już jest dwójka. Światła postojowe też jest dwójka. I tutaj jest zła regulacja świateł. Kurde, ciężko mi to tłumaczyć, ale złe ustawienie, o tak. Także taki przewód, już wam pokazuję, jak on wygląda. O, ma taką bańkę. Tutaj w każdej chwili może pęknąć. Dlatego to jest trójka. Auto niebezpieczne do jazdy. Tutaj mam taką starą polówkę z 2000 roku bodajże. Skrzynia z tym dolnym wybierakiem. Te skrzynie często padały. I zobaczcie, tutaj się odkręca taki takie ramię jakby, i tutaj jest uszczelnia w środku. I żeby go wymienić, po prostu trzeba to odkręcić i założyć. O, coś tutaj delikatnie podciekał. A w Renówce, na przykład w Megance jedynce, tutaj jest dospawany taki uchwyt, który tutaj też wybiera biegi. I teoretycznie, żeby wymienić w Renówce to, to trzeba byłoby skrzynię rozpołowić i wyjąć tą wajchę do środka. No i dlatego właśnie ja tak kocham Renówki za ich genialne rozwiązania. Tutaj sobie pyk, wkładam uszczelniacz i nie ma z tym problemu. A tam kombinacje, obcinanie tego, spawanie. Zależy, kto to lubi. Zobaczcie, w polówce zmieniam tą osłonę. Tutaj jest glajza, ale to nic. I tutaj gdzieś przecieka. I to jest właśnie często w nich tutaj z tej odmy przecieka i to wszystko tutaj rozlewa się na silnik, pełza sobie naokoło i ciężko dojść którędy to cieknie. Ja to akurat w polówce tej czerwonej umyłem silnik i tutaj widziałem, że właśnie tędy cieknie. I co wam jeszcze tutaj ciekawego powiem. Zobaczcie, oryginalna część jest Germany, a część oryginalna, ale nowsza, jest z Czech. Dlatego to, że kupujecie coś w serwisie, to nie znaczy, że jest takie same, jak było fabrycznie w samochodzie. Widzicie, to nawet się producent zmienił. Ogólnie to jest tak fajnie wykonane, a to jest takie jakieś dziwne zgrzewy, takie wystające. Wytłumaczę wam jeszcze, o co chodzi z tymi przeglądami. Jeżeli jest jedynka, auto przechodzi przegląd, ale jest jakaś tam uwaga, że na przykład nie ma kamizelki czy coś w tym stylu. Jeżeli jest dwójka, auto nie przechodzi przeglądu, trzeba to naprawić. Jeżeli jest trójka, to auto
nie może odjechać, nie może się poruszać po drogach po prostu. Zapomniałem to powiedzieć. Na filmie to będzie jakieś minutę temu, 5 może. A tutaj wyciągnąłem ten silnik, gdyż on pobiera olej. Nie wiem dlaczego. Chyba jest na gwarancji jeszcze, więc go ktoś tam chce wysłać do ekspertyzy jakiejś, czy tam nie wiem. Tak słyszałem po prostu. Tu jest jakaś wajcha, która przełącza te spaliny prawdopodobnie. Tu jest oryginalnie w tych innych silnikach, Passatach, Skodach i tych innych podobnych. To tutaj jest EGR przykręcony. A tutaj widać, że to wychodzi. Tylko nie pamiętam, czy tu nie jest śruba szóstka. Zwrócę następnym razem uwagę, czy tu może jest głowica w tym silniku inna. Nie wiem, w sumie on nie jest tak bardzo tutaj upchany tego wszystkiego. Jest taki w miarę fajny dostęp. Ta turbina też jest mała, widzę tutaj, nie jest to jakaś locha. Te silniki, patrzyłem, robią na chipie 200 koni, 220 może max. Także chyba te turbiny nie są zbyt wydajne, może chodziło im o to po prostu, żeby ładnie z dołu ciągnęła, żeby turbolaga nie było. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, może lepiej wiecie. Ja widziałem, te silniki robią 200-220 koni na chipie max. Nie widziałem mocniejszych. Także może dlatego, że ta turbina jest niezbyt wielka. No chyba tyle. Tutaj ogólnie wszystko jest tak jak w tych innych TDI-kach, oprócz tego, że tu jest pompa jeszcze hydrauliczna. Jest jakieś kółko takie małe. Napinacz jest taki jak w czwórce. Nic tu. No, tu jest bardzo ważna rzecz, żebyście pamiętali. 20 Nm plus 45 stopni, nawet tu jest napisane. Skręcenie z inną siłą powoduje to, że albo nam szpilka z głowicy wychodzi, albo pęka. A tutaj widzimy z tej strony filtr oleju, taki zwykły, przykręcany, starego typu, można chyba to nazwać. Tu mamy spaliny wchodzące, prawdopodobnie tu jest chłodnica spalin, która się nie psuje, bo nigdy jej nie wymieniałem. Tu jest zawór EGR prawdopodobnie, tutaj widać. Kolektor jest inny, no bo tutaj akurat jest do góry, ale czy tam w Skodach czy w innych Passatach jest do dołu. I chyba tyle, tutaj coś jest nadziubdziane, jakiś termostatów. Jakiś kolanek i tym podobnych bambetów. To jest widocznie chłodnica oleju. Ogólnie te podstawy plastikowe to one nie będą na pewno długowieczne. One się, kiedyś miałem tak, że mi po prostu zakręcałem filtr oleju i ciekła mi, bo się odkształciła. Tutaj to jest troszeczkę lepiej moim zdaniem zrobione. Zobaczcie jak Volvo, które ma 300 tysięcy przebiegu, 292 dokładnie, trzyma ładnie gomertę z tyłu. Kąty pochylenia koła bardzo dobrze. Z przodu rozkręcałem końcówkę, się zmieściłem w normie nawet. Tu tak samo wszystko jest praktycznie idealnie. Mówiłem, że dobre auto. Oczywiście mając na myśli parametry, że trzyma. Chodzi mi o kąt wyprzedzenia, sprężyna zwrotnicy i pochylenie koła, które jest w tym pojeździe nieustawialne. Zobaczcie jakim trzeba być nieukiem, żeby wymieniać końcówkę i nie zruszyć tej nakrętki. Wtedy musiałem to grzać, bo nie mogłem tego odkręcić. Teraz muszę poczekać, aż mi ostygnie drążek, żeby się zwierząt nie przestawiło. Tutaj pokażę wam w Toyocie Hiace, nie wiem jak się mówi. No, telefon, gizda. Pokażę wam, jak idealne potrafią być hamulce w 15-letnim aucie. Tył, zobaczcie, sprężyna pomalowana, zero rdzy, nawet ta farba nie próbuje odpadać z tego. Tutaj zobaczcie, rozpierak idealny. Nie wiem, czy to ktoś wymieniał. Jest taka szansa, że to ktoś to wymieniał. Ale to są naprawdę jakieś części bardzo wysokiej jakości. Chyba, że to robił, nie wiem, tydzień temu. Ale szczerze to wątpię, żeby tutaj ktoś zaglądał. Tu mamy tarczę kotwiczną, która jest w stanie idealnym.
jakaś tam korozja minimalna. Czyli jednak można zrobić auto z najlepszej części. Można. Pokażę wam klocek. Hamulcowy, zwyczajny klocek. Zużyty kompletnie. Firma Sumitomo, japońska. Nie wiem, czy to nie to samo, co produkuje opony. To jest taka opona Sumitomo. Ale zobaczcie, jaka jest jakość tego materiału. Tutaj nic nie odstaje, nic nie rdzewieje. Klocki są zużyte, auto jest z 2004 roku. 200 tysięcy ma, więc prawdopodobnie nie są to pierwsze klocki, jakie tutaj były zamontowane. No zobaczcie. Żadnych żerów, żadnych tutaj. Wszystkie napisy można odczytać. Jak ja bym chciał dożyć czasu, że będę mógł montować takie części, które tak wyglądają. Tutaj, dlaczego według mnie to jest ważne, ta blaszka. Ta blaszka potrafi tutaj, jak rdzewieje od tej strony, to potrafi tą układzinę odpychać. Samo potrafi tutaj rosnąć ten klocek. Też się potrafi w jarzmie blokować. Nie wyrzucam tego. Oprawiam to w ramkę i na ścianę. Jeżeli jeszcze na temat przeglądów norweskich, jeżeli pas jest tak skręcony, jak tutaj, to jest dwójeczka i mamy niezaliczoną kontrolę. Dlatego nie wiem, kto tu majstrował, ale często gęsto właśnie w samochodach są pasy poskręcane. Dobra, okazało się, że muszę tu wszystko rozebrać w tym biku. BTDI. Co tutaj wam powiem? Trzeba uważać, bo jest naprawdę tutaj sporo uszczelek. Trzeba wszystko ładnie później będzie tutaj poskładać i na nowych uszczelkach oczywiście. Jak widać, kolektor nie wytrzymał tych 180 koni pewnie, z których pewnie z 10 zdechło. Jest tutaj osobę pęk, chyba że ktoś to wcześniej rozbierał, ale szczerze wątpię. Oczywiście się wylewa wszystko naokoło. Tutaj wszystkie śrubki sobie takimi trytytykami poprzyłapywałem, bo Norwedzy bardzo szanują swoją pracę i ten silnik być może będę składał dopiero za pół roku. Oczywiście auto tymczasowo wyrejestrowane. Już dawno nawet. Pewnie klient będzie nim jeździł na wiosnę. Tak przypuszczam. Chociaż ma 4 koła napęd, to pewnie bym chciał w zimie też bokiem polatać, no ale niestety. Tak jak mówiłem, no Norwegowie szanują pracę. Im się nie śpieszy, więc zanim to dojedzie, zanim oni tutaj się za niego wezmą, nie wiem, bo ktoś to ma weryfikować czy sprawdzać, nie mam pojęcia. Nie wnikałem tam, powiem wam szczerze. A tu jest numer bloku, to jest 03L021AP. Jak ktoś ma etkę, możecie sprawdzić, czy ten blok jest taki sam jak w tych innych TDI-kach. Bo przypominam, że to jest wersja 180 koni biturbo, czy dual turbo, czy jakoś tam, jak sobie kto nazwie. Także tutaj trochę tych gratów jest. Turbinę chyba pokazywałem. Także nie ma tutaj już co mówić więcej. Co wam tutaj jeszcze powiem? Widzę, że tutaj jest takie ramię, które coś mi tu się wydaje, że chyba stanęło. Więc sprawdzimy to. Kurde, dziś jedną rurkę naderwałem tutaj, jak ściągałem. Ale może się uda ją uratować. Także no jest trochę tego. Zobaczcie. Ja to tak powiem wam szczerze, nie lubię tak rozbierać samochodu i składać go za 5 miesięcy, bo nie idzie spamiętać co jak było, ale damy radę. To jest TDI, to jest wszystko przemyślane. Chyba te rurki jeszcze zdemontuję, a może i nie. Tutaj jest ciężko wyjąć z pompy, bo są takie ząbki głębokie. Widzę, że tu jest inna pokrywa niż w tamtych chyba. Chociaż nie, jakaś inna jest troszeczkę.
Ale tutaj mam kolejnego Mietka na serwisik i właśnie olej wymieniam w skrzyni. Ten trochę starszy jest. Tutaj jest, nie pokazałem, gdzie jest oleju z konwertera. Czy tam ze sprzęgła hydrokinetycznego, jak to tam chcecie nazywajcie. Taki maciupci korek jest. Ale jest, więc jest dobrze. Mercedes jest bardzo dobry do serwisu. Tu w jednym takim, żeśmy wał wymieniali chyba. Znaczy nie wymienialiśmy, bo klient coś nie chciał na koniec. Wał kosztował 35 tysięcy koron nowy, bo nie było tutaj do niego chyba podpory jakieś. Już nie pamiętam, co tam się wyprawiało. To tak jakbyście mieli takiego Mietka typu Vito, powiem wam ile oleju wchodzi do skrzyni. 7,5 litra jest max na miarce. Także jeżeli spuścicie z konwertera i ze skrzyni, to 7,5 litra śmiało lejcie, nie trzeba wam miarki, bo tu trzeba tą specjalną miarkę, to pokazywałem, żeby zmierzyć ile tego oleju jest w ogóle. Tu jeszcze ktoś złamał to zabezpieczenie. No, a do silnika wchodzi około 9 litrów. 9 litrów to jest chyba max. Tutaj mam takiego wolwiaczka po 51.6 HDI. Tutaj ktoś próbował odkręcić świecę, urwał żarnik. Nie wiem, co tu się wyprawia, ale ten jest taki żarnik, tak jakby spuch. Firma Beru Germany. Niech się tłumaczą, do czego tak robią, czy po prostu nie wiem. Nagar tutaj go złapał. Ale mi się wydaje, że on wizualnie nawet jest jakiś grubszy. I ogólnie to ta jedna świeca się urwała, a reszta była poluzowana. Wyszła tutaj poza gwint, ale się zakreszczyły. A jak odpaliłem auto, to świeczka sobie wystrzeliła tutaj w tą blachę. Także nic, spróbuję go nagrzać, może ten żarnik wypali. Także trzymajcie kciuki. Dobra, więc aktualizacja vloga. Wystarczyło podgrzać auto i świece wyszły. Czyli to jednak był nagar, one nie są spuchnięte. Jakby były spuchnięte, to raczej by nie wyszły. Chociaż nie wiem nawet. Także macie problem ze świecami, nie idą, zruszyć, odpalić samochód, niech się nagrzeje i ten nagar odpadnie. Idę do domu. Tyle z tego tygodnia. Jeżeli film wam się podobał, zalajkujcie, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na grupę. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat przeglądów, to mogę wam, znaczy nagrać akurat nie mogę, ale zadawajcie pytania, to wam odpowiem, jak wygląda mniej więcej tu przegląd. Podstawowa taka rzecz, która dyskwalifikuje auto, to jest złe ustawienie świateł i ogólnie hamulce, jeżeli są rurki bordzewiałe albo przewody poparciałe, to od razu jest copka. To takie dwie najważniejsze sprawy. Może coś wam w następnym tygodniu jeszcze opowiem, jak będziecie chcieli. Także pozdrawiam wszystkich, do następnego, cześć.